Jezu, całowaniem zdradliwym od niegodnego Judasza wydany, mój Jezu kochany, czytamy w Ewangelii o tym, co dalej w Getsemani modlili się. Jezus się modlił, a oni spali. A oto nadszedł Judasz, jeden z 12, ale nie był sam. I nie przyszedł, żeby mu towarzyszyć, żeby go wspierać, żeby dodać otuchy. Przyszedł razem ze zgrają. Tamci mieli miecze i kije. Arcykapłani i starsi ludu ich przysłali. I ten znak, jaki się umówili, że kiedy podejdzie tego, którego pocałuje, to tego chwytajcie. I tak zrobił. Witaj, nauczycielu. I pocałował go. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po coś przyszedł? Przyjacielu, po coś przyszedł? Jak brzmi to słowo przyjacielu? Wiedział, po co przyszedł. Już wcześniej mu powiedział: idź i czyń, coś zamierzył w sercu. On wyszedł, poszedł do arcykapłanów i wprost: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. Co chcecie mi dać? Oni wiele mu nie wyznaczyli. Ewangeliści piszą, że to tylko 30 srebrników. Czy zrobił to dla pieniędzy? Śmieszna to zapłata. Bo gdyby porównać, co można było za te 30 srebrników kupić wtedy w starożytnym Rzymie, to naprawdę niewiele zostało. Dostał 30 srebrników za swojego nauczyciela, mistrza, za kogoś, z kim przeżył 3 lata swojego życia. Za te 30 srebrników można było kupić 1 gęś albo 600 bochenków chleba. Nie dla pieniędzy to zrobił. Bo gdyby chciał, gdyby zażądał, daliby mu więcej. Co musiało być w sercu tego człowieka? Cóż takiego utracił z tej wyjątkowej relacji, kiedy był przy Jezusie, kiedy mógł doświadczyć miłości, bezinteresownej miłości, kiedy mógł doświadczyć tej bliskości? Przecież nie tylko chorych, nie tylko kaleki, nie tylko ślepców trędowatych, nie tylko Jezus o nich się troszczył, nie tylko ich widział. Ile miłości musieli doświadczyć także Jego apostołowie. On za 30 srebrników wydał swojego mistrza. Przyjacielu, po coś przyszedł? Jaka jest cena przyjaźni? Dziś, kiedy słuchamy tego fragmentu, rozważając,
kolejny moment męki pańskiej stawiamy właśnie to pytanie, jaka jest cena przyjaźni? Wygoda? Interesy? Zaszczyty? Dlaczego tak łatwo człowiek przekreśla drugiego? Ksiądz Józef Tischner zwykł mawiać, że u podstaw relacji między ludźmi jest założenie, że ten drugi mnie nie zabije. Że mogę mu tak zaufać i zaufać do końca, że ten drugi mnie nie zabije. Bez tego nie ma relacji. A dziś te relacje, ludzkie relacje są chwilowe. Do czasu, aż osiągniemy nasz cel, aż osiągniemy jakiś spokój, zyskamy to, co materialne. Jaka jest cena przyjaźni? A Jezus stawia dalej mu to pytanie. Przyjacielu, po coś przyszedł? Przyjaciel. Ktoś wyjątkowy. I ta scena z Ogrójca pokazuje, że Jezus go nie przekreślił. To my jesteśmy tacy, że łatwo przychodzi nam skreślić drugiego. Jezus go nie przekreślił. Przyjacielu, po coś przyszedł. I może właśnie to słowo tak mocno zadrgało w jego sercu, nie wiemy, ale Judasz się opamiętał. I kiedy zrozumiał, co zrobił, było już za późno. On nie tylko zdradził swego nauczyciela. On zdradził miłość. I gdzie iść, kiedy tej miłości brakuje? Tyle doświadczył. A jedną zdradą przekreślił wszystko. A Jezus dalej traktował go jak przyjaciela. I gdyby przyszedł, powiedział, wybacz, to on by mu wybaczył. A jemu się zdawało, że już wszystko przegrał. Zwrócił 30 srebrników, mówiąc, zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Ale oni nie chcieli już z nim rozmawiać. Cóż nas to obchodzi? To twoja sprawa. Rozrzucił wszystko w świątyni i wyszedł. Wyszedł i się powiesił. Cena przyjaźni. A może trzeba byłoby zapytać, jaka jest cena zdrady? Zdrada miłość zabija. Ale jest ktoś, przy kim zawsze możemy czuć się bezpiecznie. Jest ktoś, kto nas nigdy nie zabije. Tym kimś jest Jezus. To, co jest u podstaw każdej ludzkiej relacji, odnajdujemy właśnie tutaj, u Jezusa. I choć nasze serce nieraz nie potrafi kochać, i choć nasze serce zadaje sercu Jezusa ból, to On się od nas nie odwraca. Niczym jak w historii
o pięknym sercu. Na rynku miejskim młodzieniec chwalił się, jakie to ma piękne serce. Wyjął, pokazał, zobaczcie, nie ma na nim ani jednej skazy. Pięknie bije, idealne wymiary, wszystko najpiękniejsze serce. Ale nagle ktoś z tłumu krzyknął, ale znam kogoś, kto ma jeszcze piękniejsze serce. Przyprowadzono pewnego starca. Mówią, pokaż swoje serce. Ten wyciągnął. Ludzie zaczęli się zastanawiać, bo to serce wcale nie było idealne. Nie było bez skazy. Nie było gładkie, czerwone, ale serce pełne brust, serce poranione, serce, w którym brakowało wielu kawałków. To nie jest piękne serce, powiedzieli ludzie. Na co starzec zaczął tłumaczyć, ale zobaczcie, to serce, które nie bije dla siebie, bo ten każdy brakujący kawałek to ten moment, kiedy to serce biło dla kogoś drugiego. Bo ta każda rana i każda bruzda na tym sercu to nie rana wyrządzona przez to serce, ale rana wyrządzona przez innych. Te brakujące miejsca, one świadczą o tym, że ktoś coś wziął, ale nie dał nic w zamian. Czy nie jest to piękne serce? Ludzie popatrzyli na piękne serce młodzieńca, idealne i bez skazy, i na poranione serce starca i stwierdzili, rzeczywiście, starzec ma rację. Choć poranione, z brakującymi częściami, ale serce, które bije dla drugiego, to jest piękne serce. I zobaczcie, że tego właśnie uczy nas ta dzisiejsza scena z Getsemani. Serce Jezusa, serce bijące dla drugiego, choć poranione, choć serce, w którym czegoś brakuje, bo ktoś wziął, a nie dał nic w zamian. Niczym Judasz. Pomyśl, co ty możesz Jezusowi ofiarować na ten czas Wielkiego Postu? On dla ciebie oddał wszystko, nawet życie. To jest cena przyjaźni. Nie 30 srebrników. Życie. Oddać życie bez reszty. Dziękujmy Mu za to. Za Jego przyjaźń, za Jego miłość, za serce, które ciągle daje. Amen.